Han stempler ind. Marco Aurelio. Spillet slået 5 minutter af første halvleg. Og så er det altså en brasiliansk tog, der bringer FC Fjordbold foran med 1-0. Til stor jubel på lægterne. Ja, men der er ingen tvivl om, han er deres helt store profil. Marco Aurelio. Aurelio. Jest gol! 4-1 dla Red Devils Chojnice. To wszystko chyba przeważa szale na ich niekorzyść. Gaczak. Bondar na lewe skrzydło do Wojciechowskiego. Pograli ze sobą Wojciechowski i Marco Aurelio. No, panowie z Katowic, tak grać nie można. W dziecinny sposób rozpracowana defensywa drużyny gości. I mamy 4-0. Marco Aurelio, Brazylijczyk, w zeszłym tygodniu też wpisał się na listę strzelców w meczu z FC Toruń, a teraz podwyższa wynik spotkania na 4-0. Emocji również na trybunach. Aurelio strzela! Kapitalna Robinsonada Bartłomie. Aurelio jest piłką w polu karnym. Teraz z piętką starał się zaskoczyć na wrata. Zwycięstwa w tym spotkaniu, gospodarze. Strzał Marco Aurelio, kolejna dobra interwencja między słupkami. Wygrała 4-1, no ale tam i gra aż tak bardzo do gustu najbardziej wybranych kibiców przypaść nie mogła. Tymczasem Marco Aurelio i nawet między sobą z redakcyjnymi kolegami, kiedy rozmawialiśmy, no to doszliśmy do wniosku, że naprawdę w boisku sędziowie nie używają. Teraz za to Katowiczanie próbują atakować. Szybko ten atak rozbity przez Marco Aurelio i jest 2-1. Czy Marco Aurelio odda strzał? Tak, ale klatką piersiową broni reprezentacyjnej goalkeeper. Oczywiście Rafał Krzyśka z numerem 23 na plecach. Schlüssel. Aurelio Europa. Go finde. Marco Aurelio. Kæmpe chance. I øjeblikket. På banen. Simon Jørgensen, der spurgte ikke laver frispark ind i midten. Det var for en gang en god aflevering fra Marco Aurelio. Spiller chancen stor. Halvandet minut har de. Så. Aurelio, afslutning. Lige på. Jakob Lind. Haberik. Han er på plads. Og så skal de sætte hurtigt i gang. Hapser Marco Aurelio ind på midten. Asset Corlo, 1 minut og 15 sekunder.
Ej, der må komme et mål mere. En af vejene. 1 minut og 39 sekunder. Og de skal nok få en afslutning. Eller to mere. Aurelio! Hjørnespark. Han holder den ind her. God chance til Fjordbold. Det er på falderæbet i første halvleg, men det bliver ikke til en afslutning. 13 minutter. Og Fjordbold med et frispark. Flat fra Marco Aurelio. Afslutning endnu en gang Aurelio. Stor. Se Lukas Kristoffersen og Bashir. En gang en lille smule opvarmning dernede. Nu skal vi lige se Marco Aurelio. Endnu en afslutning med to. Ja, det er interne diskussioner på Fjordbold. Ja. Hold her. Der er ikke plads til den. Jo, det var ej, der. Det er godt lavet. Lige nu var det ikke der plads til at lave den dribling der. Ej, der skal spille. Troszkę dokładności. Czasem tkaczy na przeciwną stronę. Dobry powrót teraz Marco Aurelio. I od razu kontrują. Drużyna jak na razie. Zero trafień. A teraz jeszcze szansa przed Torunianami na zdobycie drugiej bramki europejskiej. Bondarenko, Iwanów, Bodnar i Marco Aurelio. Właśnie on teraz przy piłce. Brazylii Piskosz. Aktywny w ostatnich kilkudziesięciu sekundach. Teraz Kuś i czy będzie bramka kontaktowa, nie? Piłka pada łatwym łupem przez Chojniczan. Mączkowski, Marco Aurelio. Przełożył sobie piłkę z lewej na, z prawej na lewej.